i nie patrzy na gwiazdy, ziomek szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem Szósty i dziś kolejny odcinek z informacjami o drugiej generacji Pokémon GO. Dzisiaj pogadamy sobie o czymś mega ważnym, także wyjmujcie zeszyty i notujcie. Nie no, tak na poważnie. Dzisiaj powiem wam, jakie cukierki warto zostawić już teraz i zbierać ich jak najwięcej, tak aby gdy już druga generacja wejdzie do gry, to w tym samym momencie i w tym samym dniu będziecie mogli zrobić sobie wszystkie kozackie ewolucje, także myślę, że warto. Dzisiaj zaprezentuję wam szóstkę takich Pokémonów, na które warto zwrócić uwagę i zbierać cukierki, a w środę zrobię kolejne zestawienie i tym sposobem pokażę wam 12 najbardziej wartościowych Pokémonów i po prostu 12, na którą najlepiej zbierać cukierki już od teraz. Zanim jednak jeszcze przejdziemy do odcinka, to widziałem również, że pytaliście się, kiedy odcinek z serii Jak Złapać. W takim razie zróbmy deal, szósteczki. Jeżeli pod tym materiałem do jutra będzie 999 łapek w górę, to jutro o godzinie 15:00 pojawi się odcinek Jak Złapać, który zresztą mam już dla was przygotowany, także dajcie czadu. Okej, więc zacznijmy może od Pokémona, którego osobiście strasznie nie lubię, a w szczególności jego wersję z pierwszej generacji, a mowa oczywiście o Crobacie, czyli ewolucji Golbata. Czy tylko ja zawsze miałem tak, że jak już spotkałem tego głupiego nietoperza, to traciłem na niego milion pokebali? Bo, nie wiem, zawsze albo uciekał, albo unikał, albo stał tak daleko, że no nie mogłem go trafić. A zresztą, szkoda gadać. Bynajmniej jest to Pokémon, któremu będzie warto się przyjrzeć i zrobić sobie jego ewolucję, także szykujcie golbatowe cukierasy. Kolejnym Pokémonem będzie Slowking. Oczywiście jest to lepsza wersja Slowpoke. Także do tego Pokémona również musicie zaopatrzyć się w cukierasy. I co by tutaj o nim więcej powiedzieć, to będzie naprawdę solidny Pokémon, także warto. Następnym naszym zestawieniu będzie Steelix, czyli mocniejsza wersja Onixa. Nie wiem jak wam, ale mi osobiście ten Pokémon strasznie się podoba pod względem wyglądu. Wygląda naprawdę na takiego kozaka, takiego wiecie, zniszczyciela, wszystko niszczy. Ale no tak, my tu nie o wyglądzie, my tu o cukierkach gadamy. Więc tak, zbieranie cukierków do Onixa jak najbardziej będzie dobrym ruchem z waszej strony. Następnym, według mnie kozackim Pokémonem będzie Kingdra, czyli mocniejsza wersja Syndry. Wydaje mi się, że to będzie jeden z mocniejszych Pokémonów wodnych, także jeżeli potrzebujecie Pokémona właśnie typu wodnego, to będzie idealny wybór i nic tylko ogarniać cukierasy już w tym momencie. Porygon 2, czyli jak nie trudno się domyślić, ewolucja Porygona. I co ciekawsze, z tego co patrzałem w zestawieniach Pokémonów oraz jakie będzie ich maksymalne CP, to właśnie Porygon 2, to brzmi w ogóle jak Król Artur 2 czy coś, no nieważne. Bynajmniej Porygon 2 będzie naprawdę mocarnym Pokémonem, więc warto zbierać jego cukierki do jego słabszej wersji, tak aby później sobie po prostu poprzez ewolucję ogarnąć tego kozackiego Porygona 2, bo przynajmniej według mnie i przynajmniej z tego co patrzyłem, będzie naprawdę mocny, więc warto. I ostatni Pokémon na dziś, Scizor. Ja go nazywam sobie Scyzoryk, czyli ulepszona wersja Scytera. Ten Pokémon również bardzo podoba mi się pod względem wyglądu. Dodatkowo jest to po prostu strasznie mocny Pokémon, więc warto zaopatrzyć się w cukierki do Scytera już teraz, żeby później zrobić sobie ewolucję. I dziś to byłoby na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie jutro odcinek z serii Jak Złapać, to zostawcie lajka. Tak, tak, tak. Ty też zostaw i na pewno uda się dobić 999 łapek. A jeżeli nie, to po prostu odcinek pokaże się w czwartek. Tymczasem trzymajcie się. Cześć, dzięki za oglądanie. Yo! Z moim Bogiem gadek, zostawiam resie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośnij, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapcie i pierdolę kwestie lat.